Cześć, witajcie. Kolejny odcinek. Oczywiście teraz odcinki garażowe będą coraz krótsze, no bo coraz mniej tych pojazdów. Tym razem drzewko japońskie. No do którego mam sentyment. Kilka pojazdów zostawiłem sobie od tak. No i jedziemy. Typ 97 Teke, czyli czołg lekki z tego co kojarzycie, czy średni? Elitarny czołg lekki, który dostaliśmy do gamingu kiedyś jako giftanka. Bez szału, materiał był zrobiony, ale ten czołg się tak naprawdę niczym nie wyróżnia. Od tak po prostu lolek. Ciche. Ktoś spyta, po co zostawiłeś czwórkę ciche, czyli czołg średni, a no po to, że po prostu fajnie mi się nim grało. Yy, gdzieś tam sobie myślałem, że może kiedyś mi się przyda do zrobienia jakiejś nowej japońskiej załogi, ale oczywiście jak to wszystko w WOCie yy, wyszło cała masa innych rzeczy do robienia i ciche po prostu stoi, kurzy się, jest to jeden z niepomalowanych przeze mnie pojazdów, które mam, a to dlatego, że nie wiem, czy będę nim grał, czy też nie. Ot, taki jest, ale jako czwóreczka całkiem przyjemny przy odpowiednim używaniu amunicji. Następny czołg sta 2, jedna z moich ulubionych premek, jeśli chodzi o ósemki, ze względu na to, że no jest to pojazd, jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemny met, który oczywiście przeszedł pewne zmiany, zdecydowanie zwiększono mu penę na pociskach zwykłych, kosztem oczywiście szybkostrzelności, ten DPM jednak troszeczkę zmalał, ale ja byłem jedną z tych osób, która akurat była za tą zmianą, bo wychodziłem z założenia, że lepiej że lepiej raz przebić y, przeciwnika niż dwa razy nie, ale są też osoby, które nie do końca z tych zmian były zadowolone. No bo fakt, faktem, Sta2 z poprzednim DPM-em w sytuacjach, jak my walczyliśmy z kimś, kogo byśmy w stanie przebijać, to na wypasionej załodze z racjami bojowymi naprawdę robił siekę. Ale ja i tak wolę mieć lepszą penetrację, zwłaszcza w obecnym wocie, w obecnym matchmakingu. Y, Ta pena dużo lepiej się sprawdza. Czterech załogantów z STB1. Stabilizator, dosyłacz i Tutaj tak zawontowane 30-40 zwykłe 13 goldów. 3 odłamkowo burzące. Sporo bitew na tym pojeździe rozegranych mam. Yy, japoński Tygrys, szóstotierowy czołg ciężki. Tak naprawdę, no, tutaj mamy pojazd niemiecki, tylko wrzucone w drzewko japońskie. Bez szału, aczkolwiek dostał buffa względem tego, co na początku prezentował. Jest teraz zdecydowanie lepszy, ale i tak 194 premi... 194 peny na pocisku premium, nie mogę się wysłowić. To i tak przy losowaniach na ósemki, na mapy takie ciasne, miejskie, tunelowe, to. Bardzo często i tak jest za mało, ale mimo wszystko pojazd ten daje sobie radę dużo lepiej niż na początku po jego wypuszczeniu. Chociaż ja jakimś wielkim sympatykiem tej premki nie jestem. Pięciu załogantów, co jest też minusem, no bo na, japońskim, na japońskich czołgach ciężkich mamy tych załogantów. 6. Następny czołg, następna czwórka, elitarny czołg. Znaczy elitarny, no elitarny był wymaksowany, ale czołg lekki. Kecho. Kiedyś miałem sobie tutaj robić jakąś tam załogę, gdyby weszły japońskie lajty, ale tak... Po raz kolejny nie ma czasu na granie, wszystkim nie ma czasu na robienie załogi. A ja na razie też się nie zapowiada, że jakaś nowa linia Japoń u Japończyków będzie, więc kolejna załoga nie jest na chwilę obecną wymagana. Chinukai, czyli czołg średni japoński premium, piątotierowy. Niestety no, nie jest to zbyt dobry pojazd. Niekiedy nazywany również Chinukałem. Jego największą wadą jest to, że no, nie jest zbyt szybki jak na meta. Nie ma pancerza i nie ma depresji. Działa, bo tutaj mamy tylko 5 stopni, dobrze pamiętam? 6. Siła ognia. Dobra, 6,5 depresji, ale to jest i tak mało na tle całego drzewka. Tam mamy po 10 stopni. Chciałbym, żeby ten kaj miał dokładnie tyle samo depresji, co jego odpowiednik z drzewka, czyli chinu. wtedy ten pojazd byłby dużo bardziej uniwersalny. Tak, niestety. Jesteśmy niezbyt mobilnym papierowym medem, który w wielu sytuacjach nie może opuścić, działa. No jest, to, jest to upierdliwe, ale ja zagrałem na nim ponad 500, yy, jeśli chodzi o liczbę bitew. Bardzo zależało mi na tym, żeby robić załogę. Tutaj mamy akurat 5 załogantów, dochodzi radiooperator, którego nie ma w STB1. To jest też troszeczkę no, upierdliwe, jeśli chodzi o szkolenie załogi. Ale jak już mamy później STA2, no to tak naprawdę, Chinook aaj, przestaje być nam do czegokolwiek potrzebny. STB1 kiedyś mój ulubiony czołg w tej grze. Teraz nie wiem tak naprawdę, bo od dwóch lat prawie nim nie gram. Mam zrobione tutaj około 2000 bitew. Bardzo, bardzo zacna maszyna. Szczerze mówiąc, zastanawiam się czasami, czy nie rzucić wszystkiego, jeśli chodzi o moje plany w wocie, rozwijania tych wszystkich drzewek i po prostu skupić się na graniu tym pojazdem. Aczkolwiek myślę, że zacznę go odkurzać w momencie, kiedy przejdzie do HD. Na razie tej wersji HD nie widać. I troszkę nie wygląda już tak rewelacyjnie, ale jeżeli go Wargaming Fade zrobi, no to może, może będzie powód, żeby go odkurzyć. Ja go bardzo lubię ze względu na fantastyczny DPM, bardzo dobrą depresję działa, oczywiście też charakterystyka działa samego czołgu jest dość. Interesująca, bo to działo jest bardzo kapryśne. W niektórych bitwach sprawuje się bardzo dobrze, tylko po to, żeby w kolejnej absolutnie w nic nie trafiać. Zresztą kto gra z TB1 to wie, jaka te, jakiej charakterystyk, o jakiej charakterystyce jest to działo. filmów ze STB1 u mnie na kanale jest mnogo doczekał się nawet swojej oddzielnej playlisty, do której Was do obejrzenia, za oczywiście do której Was zachęcam. No i ostatni czołg, tutaj japoński, czyli typ 5. Piąty jest to no, potężny kolos. Tak naprawdę na początku te japońskie ataki były bardzo mocno przeciętne, ale kiedy dodano im haubice no to ten pojazd naprawdę potrafi dawać dużo prajdy. Oczywiście, jak to dla Was nagrywam, jest to jeszcze wersja 9. 19 przed nerfem o tych oto miejsc, gdzie będzie łatwiej się wstrzelić z pocisku zwykłego ale tak naprawdę większość graczy, którzy widzą typa 5 to się nie pierdzieli, tylko ładuje golda, i wtedy pancerz gruby tego czołgu przy kontakcie z hitami openie, powiedzmy o wartości od 300 do 330 Yy, albo nawet czasami więcej, niewiele znaczy. Jeszcze dostanie on nerfa z tego, co słyszałem, do obrotu. Szkoda troszeczkę, no ale co zrobić. Najważniejsze, że w końcu można czasami się na nim pobawić, strzelając właśnie z haubicy i tak yy, gram na nim, czyli jeżeli nim grywam, no to właśnie na haubicy, załogantów jak widzicie, yy, sześciu dwóch yy, ładowniczych. Yy, jeśli chodzi o perki, no to piąty perk na 78% na Większości załogantów, więc też myślę, że bardzo, bardzo przyjemna załoga. No i cóż, tak wygląda właśnie japońskie, znaczy, no, japońska załoga, japoński garaż. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda japońskie drzewko. Ano, tak, nic więcej zrobione nie jest. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, jeżeli tak to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału, zachęcam też do przejrzenia oczywiście wszystkich moich materiałów z playlisty o japońskich pojazdach, a i zarówno też yy, także o playliście o japońskich medach, mam nadzieję, że oba, oba te, obie te playlisty się Wam spodobają, a na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!